Wynik spotkania 26 do 18 na korzyść drużyny gości. I najpierw o kilka słów pomeczowego komentarza poproszę przedstawicieli drużyny z Puław. Panie trenerze. Dzień dobry. Mecz pod dyktando naszym, można powiedzieć, od pierwszej do ostatniej minuty, co bardzo cieszy, zwłaszcza to, że potrafiliśmy utrzymać koncentrację do końca meczu. Ostatnie tam 3-4 minuty już wkradły się już jakieś tam fajerwerki. Ponieważ w ubiegłym sezonie, grając tu właśnie w Lubinie, była sytuacja podobna jak tutaj. W pierwszej połowie prowadziliśmy zdecydowanie, w drugiej jeszcze tam powiększyliśmy przewagę bodajże do 8 czy 9 bramek, ale mecz zakończył się remisem. Szczęśliwym na dodatek, bo jeszcze ostatnią akcję miało Zagłębie. I tutaj przestrzegałem swoich zawodników i myślę, że wspólnie doszliśmy właśnie do tego, że jednak mecz trwa 60 minut. A dzisiejszy mecz myślę, że rozstrzygnęliśmy na swoją korzyść, zwłaszcza dobrą grą w obronie właśnie przez całe 60 minut. Wiadomo, obrona walczy, bramkarz wtedy na pewno pomoże, ma troszeczkę bardziej ułatwione zadanie i to było dzisiaj kluczem do zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję. Panie Macieju. Dobry wieczór wszystkim. No, myślę, że przede wszystkim mecz, ciężko powiedzieć, czy to my tak super zagraliśmy, czy Zagłębie tak słabo, ale to przede wszystkim nasza obrona była po prostu dzisiaj rewelacyjna i tutaj myślę, że chłopakom należą się gratulacje z pola, bo rewelacyjnie bronili. No i można nawet pokusić się o takie stwierdzenie, że z taką obroną to w zasadzie się bramkarz nie był potrzebny w bramce, bo jeżeli nawet by nic nie obronił, to myślę, że o wynik można by było spokojny. Naprawdę rewelacyjnie graliśmy blokiem, super graliśmy z Kołowym, że odcinaliśmy te podania. No myślę, że analiza meczu dużo pomogła, analiza przeciwnika i no i to zaważyło. Mecz cały czas pod nasze dyktando i rzadko się taki mecz tutaj zdarzał, chyba nigdy nawet, także ciężko powiedzieć, co się stało i cieszymy się, że zagraliśmy super i no i oby tak dalej. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Na początek gratuluję przeciwnikowi łatwego i okazałego zwycięstwa. Myślę, że odniosę się do słów kolegów z przeciwnej drużyny. Praktycznie Puławy dzisiaj zagrały rewelacyjną grę, jeżeli chodzi o obronę. Dawno nie rzuciliśmy tak mało bramek, 8 do przerwy. W drugiej połowie też to nie wyglądało okazale, aczkolwiek skończyło się 18, ale to tylko dlatego, że już faktycznie może rozluźnienie nastąpiło u przeciwnika i nie bronili tak skutecznie i dobrze jak przez powiedzmy 50 minut czy 55. Także udało nam się dorzucić kilka bramek, ale tak mało bramek w tym sezonie to jeszcze nie zdobyliśmy i główna przyczyna właśnie leży tutaj. Dobra gra obronna przeciwnika i katastrofalna, żenująca gra, powiem wprost, żenująca gra nasza w ataku. Nie tylko pozycyjnym, ale też i nie potrafiliśmy prowadzić kontrataku. Już kuriozalne sytuacje, gdzie oddajemy przeciwnikowi chyba 3 piłki w drugiej połowie prosto w ręce, tak żeby mogli nas zrekontrować. Nie zdobyli bramki, czy z kontry, czy z pozycyjnego. My oddajemy im piłki po to, żeby nas dobili. Taka sytuacja się nie może powtarzać. Zdziwiony jestem postawą drużyny, gdyż ciężko pracowali, nie mogę tego zarzucić i dobrze pracowali przez ten okres teraz styczniowy. Zdrowie jest, natomiast to, co działo się dzisiaj w głowach zawodników, będziemy musieli na ten temat głęboko porozmawiać i to zanalizować. Może niektórzy nie dorastają do gry w Ekstraklasie. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Łukasz. No ja chciałbym pogratulować przeciwnikowi przede wszystkim. No nie spełniliśmy swoich założeń, które mieliśmy przed meczem. Niestety Puławy, nie wiem, czy tak właśnie dobrze zagrały w obronie i w ataku, czy my tak słabo. Niestety przegraliśmy na własne życzenie. Cóż tu dużo komentować, no, myślę, że to wszystko. Bardzo mam wiadomości bliskie. Na początku pytanie do trenera gości. Zwycięstwo okazało 2 punkty w kieszeni, ale pewnie niestety tą kontuzją. Czy już to wiadomo, panie? Tak, u Krzyśka nastąpiło zwichnięcie stawu łokciowego.
już ma założony gips i dalsze badania już szczegółowe przeprowadzimy w Puławach, no ale wyglądało to naprawdę groźnie, gdyż kość wyskoczyła ze zestawu, także jest to poważna kontuzja, zwłaszcza, że prawa ręka, także no, wykluczy go z grania na dłuższy okres czasu. Pamiętam, że tę rundę zaczęliście dobrze, gdyby nie ta porażka z Kielcami, to byłoby wszystko bezpiecznie. Bo tak naprawdę można powiedzieć, że wam się należało zwycięstwo. No, mecz był przez 55 minut bardzo wyrównany i tutaj nie ukrywam, tak jak też analizowaliśmy sobie wspólnie z zawodnikami mecz z Kielcami, na pewno zabrakło Mateusza Kusa w obronie, co dzisiaj już będąc w pełnej dyspozycji, no, pokazał, ile jest wart dla naszego zespołu. I myślę, że to był taki jeden z ważnych aspektów i Vive no, wygrało swoim ograniem, doświadczeniem, rutyną. Także no, w tej końcówce po prostu mieli chłodniejsze głowy i spokojnie to wszystko sobie rozgrywali. Natomiast my popełniliśmy 2 czy 3 proste błędy techniczne, a z takim przeciwnikiem to już tego się nie da odrobić. Pamiętam, że do tego dzisiejszego spotkania te mecze z Zagłębiem różnie się układały, tak? Czy spodziewaliście się aż takiego rezultatu? Nie, absolutnie. Tak jak już wspomniałem na początku dzisiejszej swojej wypowiedzi, nawet mając na uwadze ubiegłoroczny mecz właśnie, mecz z ubiegłego sezonu tu w Lubinie, na początku drugiej połowy bodajże w 33 minucie prowadziliśmy chyba 9 bramkami i potrafiliśmy bardzo szybko roztrwonić tę przewagę i tak jak wspomniałem, Zagłębie jeszcze miało akcję, żeby wygrać tamto spotkanie i no, przyjeżdżaliśmy tutaj pełni obaw, gdyż wszystkie mecze, jakie pamiętam jeszcze jako zawodnik, czy teraz jako już trener z Zagłębiem, no, kończyły się zawsze remisem lub 1-2 bramkami na korzyść którejś z drużyn. Także no, dzisiaj udało się wygrać tak bardziej przekonująco i bez jakiejś nerwowej końcówki. Pytanie jeszcze na ten gospodarzy. Panie trenerze, spotkanie z Legnicą, to chyba w etapie tak trochę dekoncentracji wtedy, wygraliście co prawda, ale był taki moment, że no, Legnica ruszyła na prowadzenie. Dzisiaj chyba też pojawił się ten sam problem. Myślę, że te dwa mecze nie można porównywać w ogóle. Mecz w Legnicy faktycznie może wkradła się jakaś dekoncentracja przy tak wysokim prowadzeniu. Tutaj nie prowadziliśmy, aczkolwiek w myślach przypominaliśmy sobie, przynajmniej ja przypominałem sobie nasze poprzednie mecze z Puławami, że można było odwrócić losy spotkania nawet przy wysokim prowadzeniu przeciwnika. Niestety w dniu dzisiejszym Puławy są naprawdę trzecią siłą w Polsce i tak doświadczona drużyna z tak dobrymi zawodnikami, tak poukładana, już myślę, że się nie zdarzy, że da sobie wydrzeć zwycięstwo prowadząc 6, 7 czy 8 bramkami. Dzisiaj nam to udowodnili, nie zbliżyliśmy się nawet, nie zagroziliśmy, od pierwszej minuty byli lepsi. Proszę, ostatnie pytanie, trochę na koniec nam osłodzili tą porażkę Tomasz Kozłowski, Łukasz Kożdewa. Jak on sobie nie wyglądała tak na końcu, to był aczkolwiek błąd na markera ostatnio. No jeżeli nie można już wygrać, to dajmy chociaż trochę jakiejś radości kibicom. Mają przygotowane wszystkie drużyny, podejrzewam, jakieś efektowne akcje. Przy takim wyniku, naprawdę, czy to by wyszło, czy by nie wyszło, dobrze wyszło, że kibice mogli przynajmniej oklaskać tych dwóch zawodników, którzy tę akcję wymyślili i zrealizowali. Natomiast, czy to jest osłoda? Nie dla mnie. Łukasz, ja mam konkretny zdanie do pana trenera Dudka. Ciężki przed wami teraz okres, dwa kolejne mecze z zespołami z czołówki, można powiedzieć. Najpierw Kwidzyn, jaka tutaj recepta będzie na sukces, bo niezwykle ciężki teren i drużyna, która też podobnie jak Puławy chce walczyć o medale. Na pewno nie możemy zagrać tak jak dzisiaj. Przed meczem z Puławami uczulałem zawodników, że jeżeli zagramy 40 minut tak jak z Legnicy, jest szansa na uzyskanie dobrego wyniku. Natomiast jak zagramy te 20 minut Legnicy,
to może się skończyć to, już w Legnicy o tym nawet wspominałem, że to może nas, mogą nas rozetrzeć na w proch, w pył. I niestety okazałem się prorokiem. Zagraliśmy tak jak 20 minut w Legnicy, tak zagraliśmy całe 60 w Lubinie. I taki mecz nie może się powtórzyć. Wnioski już w tej chwili w szatni zostały wyciągnięte na gorąco. Przede wszystkim na boisku wygrywa się nie tylko biegając, ale wygrywa się przede wszystkim walką, ambicją. Można być gorszym, można mieć mniejsze umiejętności, ale serce trzeba zostawić. A jak pan ocenił naszych najbliższych rywali, to w przeciwieństwie do drużyny Azotów, która gra bardzo dobrze i równo cały sezon, w Kwidzynie zdarzały się wpadki, na przykład na przegrana z Piotrkowianinem. Zgadza się, w Kwidzynie zdarzają się wpadki, natomiast nie ma co liczyć na to, że przeciwnikowi się znowu noga powinie. Trzeba po prostu zagrać o klasę lepiej niż zagraliśmy dzisiaj. Każdy z zawodników musi zagrać, jeżeli na 100% swoich możliwości, niech zagra przynajmniej 80-90, ale wszyscy. Jeden zawodnik meczu nie wygra. Tak jak powiedziałem, jak nie potrafisz, bo po prostu twoje umiejętności nie dorównują przeciwnikowi, to trzeba zostawić po prostu serce na boisku i walczyć. Tylko w ten sposób można wygrać z lepszym przeciwnikiem, a jak wykazują tabele i punkty, no to Puławy i Kwidzyn są w tej chwili lepsi, stoją wyżej.